Jestem tego świadkiem, że każdy, kto w jakikolwiek sposób jest uwikłany w system religijny, nie może doświadczyć pełni Bożej łaski, Bożej mocy i miłości. I dzisiaj chcę wam powiedzieć, że żeby żaden z was, jak tu słyszycie mnie, żebyście nie zwlekali z tą decyzją, bo to jest osobista decyzja człowieka i oddania życia Jezusowi. To, że przynależysz do Kościoła, to nic nie znaczy. To, że przyjąłeś sakramenty, że zostałeś ochrzczony jako niemowlę, to nic nie znaczy dla Boga. Bo Słowo Boże mówi wyraźnie, kto się narodzi z Bożego Ducha, ten ujrzy Królestwo Boże, uwierzy w sercu, że tylko Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem i ochrzci się, ten będzie zbawiony. Nie ten, który należy do jakiegoś kościoła, który przynależy do jakiejś organizacji. Jeżeli dzisiaj masz wrażenie, że twoje życie płynie obok, że nie doświadczasz prawdziwego życia, to jest właśnie to, że szukasz nie w właściwym miejscu, że szukasz Boga nie tam, gdzie On jest. Bo Boga możesz znaleźć tylko we własnym sercu, na podstawie Słowa Pisma Świętego. Bo tylko tam znajdziesz prawdę. I żaden człowiek, żaden ksiądz, czy pastor, czy ktokolwiek jest dla ciebie autorytetem, nie będzie twoim adwokatem przed Bogiem. To ty sam odpowiesz przed Bogiem, czy wybrałeś życie, czy śmierć, czy wybrałeś Jezusa, czy go odrzuciłeś. Bóg nie zapyta ciebie, czy byłeś w jakimś kościele. On zapyta ciebie, czy wybrałeś Jezusa, bo Bóg Ojciec dał swojego Syna jednorodzonego, aby świat zbawił, aby zbawił ciebie. Jeżeli ty dzisiaj odrzucasz Zbawiciela, odrzucasz tak naprawdę życie, odrzucasz swoje prawdziwe życie, a żyjesz jakąś iluzją, jakąś podróbką tego życia. Bo prawdziwe życie, życie, które Bóg nam dał, doskonałe, szczęśliwe życie, jest tylko w Jezusie Chrystusie. Wybierz dzisiaj Jezusa. On umarł za ciebie i zmartwychwstał. On ma moc, aby zbawić twoje życie. On ma moc, aby oświecić twój umysł. On ma moc, aby zdjąć zasłony swoich oczu. Jakiekolwiek to są zasłony. Czy to jest zasłona religii, czy zasłona konsumpcji, czy zasłona jakiegoś intelektualizmu. Cokolwiek to jest, jakakolwiek zasłona, nieważne, czy ona jest zielona, czerwona, różowa, czy niebieska. Zasłona jest zasłoną. I dopóki nie zepniesz tej zasłony z oczu swojego serca, nie spotkasz się z żywym Jezusem. Jeszcze dzisiaj przyjdź do Jezusa. Wyznaj Mu, że chcesz Go poznać. Że chcesz Go poznać tak, jak ja Go poznałam. Tak, jak ja poznałam żywego Jezusa Chrystusa. I dzisiaj świadczy Ci o tym, że On jest prawdziwy, On jest realny i On prawdziwie zbawia tutaj człowieka na ziemi. Nie w momencie śmierci, tak jak wielu wierzących ludzi mi mówi. Nie w momencie śmierci Bóg nas zbawia, ale w momencie decyzji, w momencie, w którym decydujesz, im szybciej, tym lepiej. Jak jesteś młody, nie czekaj, bo od twojej decyzji będzie zależało powodzenie twojego życia, wszelkie błogosławieństwo i zdrowie. Od twojej decyzji dzisiaj chcesz mieć szczęśliwe życie, wybierz Jezusa. Przyjmij zbawienie. Zbawienie wieczne i tu na ziemi od wszelkiego grzechu, choroby, od wszelkiego cierpienia. On jest jedyną
mądrością. Przyjmij tą mądrość. Przyjmij swoje zbawienie dzisiaj. Amen.